have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Dobra, ostatni dzień. Ja więcej temu ciągnikowi już nie poświęcę. Jeżeli ja dzisiaj go nie odpalę, to albo wzywam mechanika i to nawet nie tu. Odczepię mu pryskiwacz, wyciągam go z tyłu, bo ja tutaj kostkę mam prawdopodobnie robić już od poniedziałku. A on nie może stąd wyjechać, kurwa, już drugi tydzień. Przez tą bestię popełniłem kilka błędów ze względu na ten stres, który, kurwa, już mnie dopadł i będę ponosił konsekwencje teraz przez to finansowe, ale to nic, jakoś to nadrobię wszystko. Co jest tutaj nie tak? No po prostu trzeba było zapytać i się dowiedzieć. Dzwoniłem do Mateusza i problem jest taki, że tutaj po żadnych znakach nic się nie ustawi. Mogę sobie wkręcić to z powrotem, jednym słowem. Koło zamachowe, nie wiadomo, czy to nie jest czwórki. To jest raz. Koła zębate na rozrządzie, jak mamy ustawienie 4-6, to jest po środku, pomiędzy, bo inaczej tamta pompa nie chciała chodzić. I nie da się tego zrobić w tej chwili po normalnemu. Muszę odebrać telefon. Tak więc, co ja mogę zrobić w tej chwili? Kurwa, tu jest mało miejsca, akurat na tym wtrysku. Jedyne możliwe rozwiązanie tego całego problemu, znaczy nie jedyne, oczywiście można rozbierać przód cały, zdejmować wszystkie tryby od początku, ustawiać. Poświęcić temu czasu, pieniędzy, mechanika trzeba wzywać, cholera wie co jeszcze. Albo zrobić to w inny sposób. Wyciągam wtrysk. Pierwszy wtrysk wyciągnę. Włożę tam drucik. Jakiś elastyczny. Będę kręcił kołem, aż tłok będzie na samej górze. Znajdę ten górny martwy punkt. Wtedy cofnę. Tylko aby cofnąć. Nie wiem, no ile cofnąć. No ja nie mam miernika w tym. Cofnę po prostu trochę, kilka ruchów. I załóżmy, że to będzie punkt, w którym wtrysk powinien nastąpić i on będzie miał trwać by do końca chyba tego, wysokości tłoka, tak? Jakoś tak to jest. No ale żeby wtedy ustawić ten wtrysk, to przy tym punkcie, który ustawię tłok, już go trochę cofając, wyciągam pompę, ręcznie będę kręcił, aż tryśnie z pierwszej sekcji na pierwszy tłok. No i już będę wiedział, że to jest pompa ustawiona według tego tłoka. No ale żeby to się zgrało, no to będę musiał po prostu zobaczyć, w którym momencie na silniku, na tym kole zębatym jest ten wycięcie, wypustek. No i tak samo będę musiał wyciąć ząbek w sprzęgliku w kole zębatym na pompie. Mam nadzieję, że mi się to uda tak mniej więcej odprecyzować według wskazówek zegara, czyli tam w 9:30 tego typu rzeczy, wiecie jak to tam będzie. No i jak uda mi się to trafić, pompa się wsunie, no to mamy teoretycznie chyba tą wygraną, czyli tłok w pozycji przed górnym położeniem i następujący wtrysk w tym czasie. I zobaczymy, będę tak odpalał. Mam nadzieję, że dobrze to sobie wymyśliłem, no bo inaczej to jak? No inaczej to tylko rozbierać wszystko i ustawiać tak jak trzeba by było. Chyba, że tylko najgorsze jest to, że ja obawy mam takie, nie wiem jak to jest później, bo się nie znam na tym, czy te wszystkie cykle po sobie, one są później identyczne, że to będzie się jednak zgrywało, jak pójdzie kilka obrotów na przykład, nie? Po sobie, czy to dalej będzie w tym samym miejscu, czy to są jakieś różnice, zmiany. Ale jeżeli koła zębate są tej samej wielkości 1:1, to znaczy, no to wszystko się przenosi chyba też 1:1 i to musi później zazębiać się wszystko ze sobą. No i jeżeli nawet nie trafię idealnie, nie opuszczę tego tłoka idealnie, w sensie, że to nie będzie 22 stopnie, czy tam 30, ile tam ma ich być, nie wiem. No się wiem, 22 teoretycznie chyba.
Tylko załóżmy, że zrobię tego mniej trochę albo trochę więcej, no to na tych fasolkach na pompie być może będę mógł już to doregulować, mam nadzieję. No i co? I tyle. Inaczej, ja osobiście tymi rękoma inaczej nie zrobię. Nie będę tego rozbierał, bo ja się na tym nie znam. Żeby tam jakieś punkty znaczyć. Nigdy w życiu tego nie robiłem na żadnym silniku, a co dopiero tutaj, żeby pierwszy raz. Także zabieram się za odkręcanie wtrysku w tej chwili i szukam jakiegoś druciku, który będzie można to wsadzić. 20 minut dobierałem klucz, żeby zaszedł tam za uchwyt do zbiornika, za wtrysk, który dojdzie i da się będzie kręcić. I powiem wam, już myślałem, że będzie ściągany zbiornik, nie? Ale jakoś mi się udało dobrać taką grzechotkę z taką długą nasadką. Także już mamy jakiś tam promil sukcesu. Problem jest też taki, że z tej strony kręci się cała szpilka i chyba się nic z tym zrobić za bardzo nie da. Tak więc wykręcam całą szpilkę, niechaj będzie. Tutaj by pasował krótszy już. Kurwa, wyjdzie, wyjdzie. Ja pierdzielę, wyszedł. Podkładki nie ma. A nie, jest podkładka. To i dobrze. Jest podkładka, wyszła podkładka. Wtyski mokre, tłuste. Ja woziłem niedawno, ile tam, 2 tygodnie temu, jak stał wtedy, co pomp robiłem, też wyjąłem jeden wtrysk. I woziłem sprawdzić, czy jest dobrze ustawiony. To na 170 bar był ustawiony. Ładnie pryskał. To wszystkich nie woziłem, jednego co prawda, ale to bez przesady, to są nówki. Nówki, no, 15 motogodzin. Dobra. Teraz trzeba w to miejsce włożyć drut. Muszę jakiś znaleźć. I będziemy kręcić kołem. I w dobrą stronę, tak, ja w to czuję rzeczywiście. W tym stresie, w tym wszystkim. O tak trzeba kręcić. No ale to już mniejsza o to. Coś tam mam. Tylko że coś nie mogę trafić. Kurwa, jak mi wpadnie teraz. A ja mam tłok tam. Ja mam tam tłok już. Nie, w którą stronę mam kręcić, kurwa? Pilnuj się grzechu. W tą. Tłok idzie do dołu. No to dobra, no to teraz cofnę. Jest górny martwy. A, to mogę sprawdzić przy okazji, że to się zgadza z tym. Wpadło. No ale co to wpadło, ciekawe. Zaraz zobaczymy. Gdzie on tam wpadł? Gdzie on tam jest? Tu. Tak. Dalej kręcąc, tłok no wchodzi w dół, czajcie bazę. No to znaczy, że to mi wpadło. Górny martwy punkt mi musiał wpaść, a nie. Tak, minęłem górny martwy niby. To teraz schodząc w dół powinien trafić na punkt wtrysku. Zdrój się schowa całkiem.
punktu nie ma. Czujcie? Dalej nie ma. Drut ledwo wystaje. Ja już go muszę wyjąć. I szukam dalej. Cofając. To jest tak. Nie wpada w nic. Nie wpada cały czas. Czujecie, to nie może być tak daleko. One są koło siebie, te dziurki. No to dobra, to jeszcze raz idę w tą stronę. Tak jak się silnik kręci. Tak? Nie, kurwa. Tak się silnik kręci. Przelecę całe. Jest. Pierwszy punkt. I co to będzie? Tłok w górze czy nie? Tłok w górze. Tłok w górze na pierwszej dziurce. Tak jak się silnik kręci, kręciłem. Cofnę. Wyjmę. I lecimy dalej, tak jak się silnik kręci. Idzie w górę jeszcze. Jest, górny martwy punkt. Czyli się zgadza. No to teraz dobra. Górny martwy punkt. Słuchajcie, jeżeli mam górny martwy punkt, to teraz to wyciągam. Cofam. Cofa się tak. Dobra, wystarczająco cofnąłem chyba. Osuszamy wtrysk. Gaz do dechy. Wtrysk osuszony. I patrzymy teraz. Kiedy tryśnie, bo on powinien za chwilę. Zgodnie silnik, tak jak się kręci. No i jest. Czyli to jest wszystko dobrze prawie, że... Albo jest dobrze. Tam już trysnęło. Jest jedna dziurka. Weszło. Słuchajcie, jeżeli to jest kurwa w tej chwili od kąta wtrysku dziurka, no to ile ja mam przyspieszony? Troszeczkę, ale zobaczmy, czy to nie jest górny punkt. Po drucie się pomylam. Nie, idę dalej. I teraz będzie górny punkt. Cyk, wpadł. No to co ja mam przyspieszony ten? To jest dobrze wszystko. Tutaj nie jest, to nie jest winowata odła. To jest normalnie coś innego. To są zawory. No mam wtrysk. Ile on był wcześniej? To było nic wcześniej. To było chwilę wcześniej. No to na fasolkach się ustawi.
Tutaj trzeba coś w zaworach patrzeć. No to takie szczęście w nieszczęściu, nie wiem teraz, bo co mi to dało wszystko. No ale ewidentnie. Wtrysk jest chwileczkę tylko przed tym, przed punktem. No to teoretycznie to ja pompą powinienem zrobić. To za chwilę zrobimy zresztą na wizji. Tylko teraz niech ja sobie przypomnę. Jeżeli ja mam teraz ciut przywczesny, to ja mu powinienem dać pompę na blok, żeby opóźnić. A jest, akurat jest w drugą chyba stronę. Czyli ja to pompą ustawię. No to czemu on nie pali? Z jednej zagadki w drugą, kurwa. Cyk. Tak, o, proszę bardzo. Jest całkiem wypchnięta w tą stronę. Teraz całkiem wypchnę w tą stronę. I jeszcze raz sprawdzamy wtrysk. Odblokowuję tutaj, cofam silnikiem w dobrą stronę, w dobrą. Cofnę tyle, że się drut schowa. Ten drut też będzie pokazywał mniej więcej, co jest 5. Dobra, drut schowany. Czyścimy tutaj i lecę najpierw samym tym, nie będziemy tam przekładać, nie w tą stronę, w tą, dobra, lecimy, po drucie mniej więcej będzie jasne, no za chwilę powinien nastąpić, jest, wtrysk, drut w górze, wpadł raz, wpadnie drugi raz, tak, musi wpaść drugi raz, bo drut jeszcze w górę idzie, jest, wpadł drugi raz, jest martwy, czyli wraz jest ciut przyspieszony, teraz kwestia, gaz na opór, turbina do turbo, ta pompa do turbo, ja wiem, że ona przy rozruchu przyspiesza troszkę, czyli to niekoniecznie jest w tej chwili, bo jest ciut przyspieszony, naprawdę jest ciut przyspieszony tylko i przy normalnych obrotach ona wtedy dopiero wchodzi na takie normalne podawanie, normalny kąt, a przy rozruchu ma przyspieszony i trzeba byłoby to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Wkładam wtrysk, ale co mi to da, przecież nie odpali, będę znowu chechłał chuj wie ile. No chyba nikt teraz obiekcji nie ma do tego, że dobrze to sprawdziłem, prawda? Jeszcze się sam zastanowiłem kilka razy, no ale musi być idealnie. Znaczy idealnie, sprawdzony jest odpowiednio, mamy tłok w górze, przed górnym martwym punktem następuje wtrysk, następuje ciut przyspieszony to jest fakt, no ale co w związku z tym, że jest ciut przyspieszony? Moim zdaniem on odpalić powinien chyba, to nie jest mocno, w cholerę wie ile, poza tym przyspieszenie to też jest, tak jak mówię, tutaj chyba występuje do uruchomienia przyspieszenie. Może on nie jest odpowietrzony do końca. Może tutaj coś na zaworach jest źle poustawiane. Nie wiem, wkręcam. Wezmę powerbanka i spróbujemy go uruchomić jeszcze. Przynajmniej próbę taką zrobię. Jeżeli to nic nie da, chociaż no nie powinno nic dać, bo wczoraj nie dało. No a co się dzisiaj zmieniło? Nic, tylko tyle, że wiem, co jest nie tak, ale spróbuję chociaż go przekręcić. No i od jutra jakiegoś mechanika wzywam. Ja już więcej tutaj nic nie poradzę. Zdiagnozowałem jak doktor House. Ostatnio była brzoskwinka, a nie wanilia i może dlatego nie chciał odpalić. Teraz mam wanilię. Kupiłem, bo boję się, że
że nie będzie chciał nic ruszyć, a zawsze z plaka to może wystartować. Chciałbym, żeby chociaż wystartował, nie? Pasował plak, albo ja głupi jestem, kurwa. Ja nie wiem, czemu teraz odpalił. Ale mimo wszystko, jak on chodzi. Już nie zgaszę, niech cholery, niech chodzi cały dzień. Idę tak, rozciągnę, napompuję koło. Ja muszę go przejechać. Przeciągnąć. Nagrzać go przede wszystkim. Idę pod trytytkę, żeby zamknąć na pistolecie. Woda się tankuje, a powietrze się pompuje. Nic nie cieknie. Ona się spali chyba, zanim zapompuje. Muszę się przyjechać.
Dobra, to nie będzie przeszkadzać. Ale i dymi już coraz mniej chyba. Jego trzeba przepalić. Tak czuję. Przejechać się. Dobra, wystarczy. Dobra, jeszcze to tak zostanie. O. No jest coraz lepiej. No jak ja wyjadę? Będę musiał wycofywać, bo tam się nie zawrócę. Ale nie wycofam, bo kto mi pokaże, czy coś jedzie. Ciśnienie 4, temperatura nie wzrosła. Nie, ciśnienie 3 niecałe. Kurwa, chyba będzie działać. Pierdolę, po takim czasie jechać to jest normalnie szok. Zakręcę się tu. Chyba nie ma co próbować, idę ten, przestawię koparkę. Zwróćcie uwagę, już nie dymi. Jakiś tam teraz puszek tylko. Ja pierdolę, to chyba już będzie dobrze. To było, że wczoraj nie chciał zapalić, przecież, ale no, musi być przyczyną to, że był zapowietrzony, no bo nic innego do głowy mi nie przychodzi, bo ja nic nie zrobiłem innego, ja pompy nie wyciągnąłem, no dałem na blok to wszystko, co zrobiłem, ale żyto, ktoś ma, piękne, nie, piękne, ktoś ma żyto, nie powiem wam, że to moje, bo byście zhejtowali, kurwa, i tak. Zobaczymy, jak to się rozpędza, jak utrzymuje stałe obroty wysokie, nie? Bo to jest istotne w tym wszystkim teraz. To, że tam na wolnych obrotach przykazówkę da się zrobić, to nic nie znaczy. Wszystko porobione, widać, pasuje biały, bo kolor ściany nie odróżnia się zbytnio. W którą stronę to jechać, gdzie więcej sąsiadów?
płynie woda, widzę, ale to ja nalałem pod sam korek, nie? Ona może wylatywać tak naprawdę teraz. Temperatura 60, trzeba pilnować, żeby się skurczyzyn nie zagrzał. Nie, ja stanę. Leci woda. Napierdala woda, ale to chyba głód? Nie, on się grzeje. On jest gorący, on się grzeje. W tej chwili. Chłodnica dziurawa by była, czy co? Dobrze, że stanąłem. Termostat do wypierdolenia, chyba macie rację. Nie ma sensu go trzymać. No nikt mi nie powie, że on się może tak szybko nagrzewać, no. Co tu ja zrobiłem? Wszystko było na kamerze. 50 metrów w pizdę dostał? No nie będę korka otwierał, bo mi chlapnie zaraz w gębę, nie? Trzeba termostat wyrzucić. On chyba siedzi tutaj, nie? Te trzy śrubki to nie trzeba za wiele rozbierać, żeby go wypierdzielić. To znaczy tak, nalałem pod sam koreczek, to mogło wykipić jeszcze różnym tym. Ale to czego by tak wygoniło? Którędy? Odmołtą? Nadmiarem? Mogłoby i odmął, teoretycznie. Niech się trochę ostudzi i zakręcam, jadę. Do domu. Ciekawe, czy on mnie odpali. Albo chłodnica jest strzelona może. No a wtedy się zakręciłem tutaj, gdzie ten samochód. Tam jest na pole wjazd. Tyle samo przejechałem. Dobra, wracam na podwórko.
No teraz tak spokojnie dojechałem. Nic się już nie wylewa. Opływ pewnie się otworzył w końcu, dziad jebany. I idzie. Muszę go wyrzucać. Już powinno być chyba ok. Nie wiem, już sam. Nie no, jest. Chyba przy gorący jest. O! Z tamtej strony głowica jest gorąca mocno. Nie wiem, chuj, nie wiem, kurwa. Może to jest rzeczywiście ten termostat, a może ja już nie mam pojęcia. Nie no, jest za gorący, w chuj. Nie da się odkręcić korka. Wystrzeliłby w górę. Chciałem zdjąć. Co, termostat, nie? Ściągać machę i wyciągać dziada, jako stygnie. Czy grzeje się ze względu na przyspieszony ciut kąt? Nie był dużo przyspieszony, było widać. A poza tym nie wiem, czy on nie był przyspieszony tylko dlatego, że przy uruchamianiu jest przyspieszony. Ta pompa reguluje. Czy kurwa co, uszczelka pod głowicą by była? Nie. To nie są objawy uszczelki pod głowicą. Prędzej tego termostatu kończę. Nie wiem, albo ja coś odpierdzieliłem i nie to rozkręciłem, bo jeszcze se palce przez to pociąłem, ale tutaj nie ma żadnego termostatu. Tam jest pusto, dziura. Nic tam nie ma. Znaczy, że co, że on jest bez termostatu i się grzeje? Czy ja w złym miejscu go szukam? Ale gdzie może być termostat? No tylko tu. Chyba nie? Czy na dobre tam? Nie. Na górze musi być. Tutaj gdzie ten czujnik, ale nie wiem jeszcze co tam będzie.